Adam Roguski, rzecz o nieruchomościach. O rynku mieszkaniowym w ostatnim czasie słyszymy właściwie w kontekście zatrważających czasem danych o spadku sprzedaży, o rosnących cenach, o pikującej zdolności kredytowej. Dzisiaj zapraszam na rozmowę, w której na ten rynek spojrzymy trochę z innej perspektywy. Można powiedzieć, że będzie to Polaków portret własny. Zapraszam na rozmowę z ekspertką. Jest z nami Karolina Klimaszewska, analityczka Oto Dom. Dzień dobry. Dzień dobry. Oto Dom razem z think tankiem Tinko opracowali taki raport pod szyldem Szczęśliwy Dom. Ściślej to są trzy raporty podzielone tak od ogółu do szczegółu, czyli postrzeganie na poziomie miasta, na poziomie dzielnicy i najbliższej okolicy. I chciałem się dowiedzieć, co się wyłania z tych badań. Przede wszystkim zacznijmy od tego najwyższego poziomu, czyli miasta. Ten wasz raport stał się też takim swego rodzaju rankingiem miast, w których się najlepiej według respondentów żyje, a w których raczej słabo. I jak te wyniki wyglądają i jakie były główne czynniki brane pod uwagę przy ocenianiu tej kwestii? Pewnie. Ja sobie pozwolę tylko dodać dosłownie dwa zdania na temat metodologii tego badania. Przebadaliśmy prawie 36 tysięcy mieszkańców Polski, w związku z tym tutaj możemy mówić o naprawdę sporej grupie odpowiedzi. Nie jest to ankieta łapana na ulicy, tylko rzeczywiście jakby ta baza odpowiedzi, którą zyskaliśmy, była dosyć spora. Badanie było prowadzone od września do lutego 2022, więc tutaj od razu taka gwiazdka, że nie obejmuje tych najnowszych niepokoi, tak, z którymi wszyscy się mierzymy, także one nie są odzwierciedlone w naszym badaniu. Jeżeli chodzi o to badanie, to pokryliśmy odpowiedziami całą Polskę. Tutaj co prawda najwięcej odpowiedzi mieliśmy z województwa mazowieckiego, najmniej ze świętokrzyskiego czy opolskiego. Natomiast w każdym mieście i w każdym regionie uzyskaliśmy odpowiedzi. I przechodząc do tego, co nam wyszło, to przede wszystkim taki pierwszy wniosek, który się nasuwa, może troszeczkę wbrew stereotypom, które gdzieś krążą i w kraju, i za granicą. Jesteśmy generalnie szczęśliwi w miastach, w których żyjemy. 57% naszych respondentów zaznaczyło, że są szczęśliwi lub bardzo szczęśliwi w mieście, w którym żyją. Jeżeli chodzi o te miasta, które wyróżniają się i są na górze rankingu szczęśliwości, to są miasta nadmorskie, czyli Gdynia oraz Gdańsk, a także Zielona Góra słynąca z regionalnego wina, jeżeli się nie mylę, więc być może te trzy czynniki tutaj miały jakieś dodatkowe ukryte znaczenie, które no nie wyszło, nie pytaliśmy o to bezpośrednio w badaniu, ale być może ma to jakieś znaczenie. Natomiast do tych miast, które dla których ten poziom szczęścia był najniższy, możemy zaliczyć Częstochowę, Kalisz i Rudę Śląską, ale nie oceniałabym tych miast jako kompletnie nie nadających się do mieszkania, czy miast, w których każdy jest smutny i w których nie warto mieszkać, tylko takie, które potrzebują troszeczkę innego podejścia i być może po prostu są kwestie, które trzeba zmienić i które tak naprawdę da się poprawić. A jeszcze tutaj dodam od takiej metodologicznej, taką metodologiczną notkę, że w tym rankingu braliśmy pod uwagę miasta, dla których mieliśmy komplet odpowiedzi, czyli przynajmniej po jednej odpowiedzi z każdego przekroju płci oraz wieku. Zdecydowaliśmy się na takie podejście, ponieważ gdybyśmy na przykład nie mieli żadnej odpowiedzi respondentów w wieku 70+, w danym mieście, to te wyniki dla danego miasta mogłyby być troszeczkę zawyżone, tak? Bo tutaj zdradzając, ci respondenci powyżej 70 roku życia są średnio mniej szczęśliwi niż reszta społeczeństwa. To te kryteria jak się różniły w zależności od chociażby właśnie grupy wiekowej? Co powoduje, że miasto jest postrzegane jako szczęśliwe przez te najmłodsze roczniki, a jak to jest w przypadku seniorów?
Dla każdego inne czynniki są ważne i inne czynniki sprawiają, że rzeczywiście jesteśmy szczęśliwi w mieście, w którym żyjemy. W przypadku młodych osób, czyli takich, które tutaj zaklasyfikowaliśmy od 18 do 24 roku życia, przy okazji warto dodać, że według naszego badania to jest najmniej szczęśliwa grupa osób. Mniej szczęśliwsza niż osoby powyżej 70 roku życia. Czyli tutaj od razu dla wszystkich jest taka gwiazdka, że to będzie rocznik, to będzie nowe pokolenie, może stanowić pewne wyzwanie, ponieważ oni na start już cechują się właśnie tym mniejszym poczuciem szczęścia. Jeżeli chodzi o to, co ich uszczęśliwiało, to dostępność sklepów, dobra komunikacja, a także kultura i rozrywka. Nie, tutaj jakby te trzy czynniki były najważniejsze, a narzekali na koszty życia, nieodpowiednią, słabą komunikację oraz zły stan środowiska. Jeżeli chodzi o tą drugą skrajną grupę, czyli 70+, to te osoby dosyć podobnie doceniały dostępność sklepów i komunikację, ale na trzecim miejscu z uwagi na wiek, na plus wybierały właśnie to, jeżeli była dostępna służba zdrowia w mieście czy w okolicy, w której mieszkali. Natomiast te kwestie na minus to też koszty życia, słaby dostęp do kultury oraz słaby stan środowiska. Czyli tutaj możemy zauważyć, że część czynników się pokrywa, ale część jednak jest taka charakterystyczna dla grupy wiekowej. A jak to wygląda na poziomie dzielnic? Co tutaj determinuje, że dzielnica jest postrzegana jako atrakcyjna, a która nie jest postrzegana jako atrakcyjna? Czy tutaj takim stereotypowym kluczem też się należy posługiwać, że te dobre dzielnice to są drogie, a te gorzej oceniane to są te, gdzie jest po prostu niedostatek infrastruktury poza rozwijającą się burzliwie mieszkaniówką? Jeżeli chodzi o dzielnice, to naszym głównym wnioskiem z całego tego cyklu trzech raportów jest taka myśl, że nie ma jednego przepisu na szczęśliwą okolicę, na szczęśliwe miasta. Znamy mniej więcej składniki, które powodują, że to szczęście w okolicy czy w mieście jest wyższe. Natomiast proporcja i to, jak one są wymieszane, no to tutaj już jest to taka sprawa indywidualna. Dla przykładu mogę powiedzieć, że wśród takich trzech dzielnic, które wzięliśmy troszeczkę bardziej na warsztat i opisujemy dokładnie w trzecim raporcie Okolica Bliska Sercu, czyli Śródmieście w Gdyni, Rataje w Poznaniu oraz Wielka Wyspa we Wrocławiu, każda z tych trzech dzielnic jest tak naprawdę zupełnie różna od siebie i różni się od charakteru zabudowy, tak? Tutaj w Gdyni to jest śródmiejski, taka zwarta, otwarta zabudowa. W Ratajach to mamy osiedle wielorodzinne, tak? Osiedle z wielkiej płyty, a Wielka Wyspa i Wrocław to jedno i wielorodzinna zabudowa dosyć niska. I tutaj na sam start już mamy zupełnie trzy różne dzielnice i zupełnie o innych zupełnie charakterach. Natomiast to, co łączyło te trzy dzielnice i co sprawiło, że one się wyróżniły, ale były w grupie podobnych dzielnic o wyższej średniej szczęścia w tej okolicy, to przede wszystkim możliwość spełnienia wszystkich swoich takich najbardziej podstawowych potrzeb w okolicy. I tutaj mimo wszystko wybrzmiewa nam tak naprawdę ta idea miasta 15-minutowego nie tylko w teorii, ale też w praktyce, bo najczęściej właśnie wskazywane te aspekty w dzielnicach, które wykazywały się wyższym odsetkiem szczęśliwych mieszkańców, to była przede wszystkim dostępność sklepów, czyli możliwość właśnie załatwienia drobnych zakupów, apteka, piekarnia, takie punkty usługowe, które są potrzebne i do których nie chcemy jeździć, a jeżeli już chcemy jeździć, to chcemy mieć dobrą, taką rzetelną i taką komunikację miejską i dojazd, na której możemy polegać, tak? Czyli łatwo skomunikowane te dzielnice z chociażby z dzielnicą centralną gdzieś w środku miasta, gdzie siłą rzeczy będziemy raz na jakiś czas dojeżdżać, żeby uzupełnić te swoje potrzeby, których nie jesteśmy w stanie
zapewnić po prostu w najbliższej okolicy, ale też doceniamy miejsca sportu i rekreacji w najbliższej okolicy. To oczywiście nie muszą być jakieś niesamowicie ogromne stadiony ani wielkie boiska, natomiast po prostu takie tereny do uprawiania sportu i do rekreacji, też środowisko naturalne, czyli ta zieleń, a także to, żebyśmy się czuli bezpiecznie i żebyśmy mieli takie poczucie, że okolica, w której mieszkamy, to jest zadbana i czysta. I tutaj to są, tak jak wspomniałam, takie składniki, które powinniśmy wrzucić do tej naszej miski i wymieszać. Dla przykładu mogę powiedzieć, że ja jestem osobą, która zdecydowała się mieszkać obok lasu, bo dla mnie las to jest rzeczywiście taki teren zielony, który mnie zadowala, ale znowu znajomi, którzy mieszkają w centrum miasta, dla nich wystarczający jest park i skwerek, w którym też mogą odpocząć i też mogą złapać oddech od intensywnego życia w centrum, i to im w zupełności wystarcza, czyli naszym tutaj wspólnym składnikiem jest chęć posiadania zieleni w okolicy, natomiast to, jak dużo tej zieleni nas zadowala, no to już jest sprawa indywidualna. No to idea miast 15-minutowych w ostatnim czasie jest bardzo często podnoszona. Z drugiej strony oczywiście fajnie by było mieszkać w dobrej dzielnicy i właśnie w takiej okolicy, gdzie ta idea jest wcielona w życie. Tutaj te projekty wszystkie wielofunkcyjne, mixed use, to są takim ucieleśnieniem tej idei. No z drugiej strony widzimy, że to jest pewien ideał i chociażby korki świadczą o tym, że jednak ludzie się przemieszczają z dzielnicy do dzielnicy, chociażby do pracy. No i widzimy też, że miasta się rozlewają i te inwestycje na obrzeżach deweloperskie no, będą przez lata jeszcze, jeśli w ogóle, gonione przez inwestycje infrastrukturalne, szeroko rozumiane. No i chciałem się dowiedzieć, ponieważ w grupie OLX, do której należy Oto Dom, do niej należy także spółka Obido, która pomaga znajdować mieszkania na rynku pierwotnym według pewnych kryteriów wprowadzonych przez użytkowników. Eksperci Obido często mówili, że no, nie są rzadkością takie sytuacje, że ten efekt końcowy szukania właściwie diametralnie się różni od tych danych wsadowych. I chciałem się dowiedzieć w kontekście tego raportu i jego wniosków, czy rzeczywiście ludzie kierują się czymś innym niż ceną w tej chwili, jeśli chodzi o poszukiwanie mieszkania? W tej chwili obecnie z tak wysokimi stopami procentowymi i kilkudziesięciu, zdolnością kredytową o kilkadziesiąt procent niższą niż jeszcze przed rokiem. Trudno tutaj mówić tak naprawdę o innym kryterium niż cenowym. Jest to często kryterium, które jest ważące i tak naprawdę do niego dostosowuje się wyszukiwania i inne parametry. Mam na myśli to, że jesteśmy bardziej skłonni zrezygnować z dodatkowych metrów, żeby się zmieścić w naszym budżecie, ponieważ siłą rzeczy budżet nie jest z gumy, i tutaj pewnie, że jest taka sfera oczekiwań i marzeń i wyobrażeń, która musi się zetrzeć w pewnym momencie z naszym budżetem i z tą rzeczywistością. W związku z tym, może jeszcze dodając do tego, że rzeczywiście te dzielnice typu Wielka Wyspa we Wrocławiu nie należą do najtańszych okolic w całym mieście, przekłada się to na to, że nie wszyscy są w stanie sobie pozwolić tak naprawdę na mieszkanie w tej delokalizacji. W związku z tym, mimo wszystko jednak tutaj ten budżet będzie najważniejszym kryterium. Jesteśmy bardziej skłonni zrezygnować z dodatkowych metrów niż z pokoi. To znaczy tutaj na podstawie też wcześniejszego badania i ruchu użytkowników na stronie Oto Dom widzimy, że częściej wyszukujemy mieszkania z większą liczbą pokoi, to znaczy przerzuciliśmy się z mieszkań dwu- i trzypokojowych na trzy- i cztero. Wynika to oczywiście z szeregu zmian, które zaszły od czasu wybuchu pandemii, w tym pracy zdalnej i po prostu chęci może zorganizowania przestrzeni życiowej, przestrzeni domowej w troszeczkę bardziej zorganizowany sposób, i
też możliwości wydzielenia sobie tej strefy do pracy, a także możliwości takiego zamknięcia za nami drzwi w momencie, w którym kończymy tę pracę i po prostu chcemy się od niej odciąć. Nie chcemy, żeby ten komputer nam cały czas na stole w jadalni stał i przypominał o pracy. W związku z tym, jakby widzimy, obserwujemy raczej ruchy w tę stronę, że jednak budżet i właśnie ta liczba pokoi to są najważniejsze czynniki i tutaj ten nasz minimalny metraż, na który jesteśmy się w stanie zgodzić, on się może zmniejszyć właśnie kosztem tak naprawdę rosnących cen i naszych finansów, naszej kwoty, którą jesteśmy w stanie przeznaczyć na mieszkanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. O raportach pod szyldem Szczęśliwy Dom mówiła Karolina Klimaszewska, analityczka portalu Otodom. Dziękuję.